To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiam z Julią na temat książki, o książce Rozśpiewane emocje, czyli piosenki o uczuciach, wydawnictwa Dwukropek. Cześć, Julia. Cześć. O czym to książka? O uczuciach i o różnych tych, na przykład złościach. Emocjach. No tak, emocjach. Słuchaj, a kto tutaj pełni rolę głównych bohaterów? Takie stworki, które one dają przykład, co to jest na przykład denerwowanie się, miłość. One się jak nazywają, te stworki? Na przykład Jupi, pan daj mi to, pan ja, ojejka. I one są nazywane tutaj w tej książce emolutkami. Mhm, tak. I tak jak mówisz, reprezentują różne uczucia i emocje. I powiedz mi, no jakie są tu między innymi emocje przedstawione, tak z ciekawości? Złość, radość, zazdrość. Czyli różne, czyli są takie emocje, które są fajne, pozytywne, ale również są takie dosyć negatywne, co? Tak. A ty znasz wszystkie te emocje? Nie za bardzo. A które są według ciebie takie najbardziej pozytywne? Na przykład radość, miłość. No i czasami można się bać, czasami można się zachwycić czymś. Tak, to prawda, masz rację. Czasami można się bać, czasami się zachwycać, czasami można mieć nerwa. No tak. Słuchaj, ale jest tu również fajnie wyjaśnione, jak sobie radzić z tymi emocjami, nie? Tak. Poprzez też ciekawe, fajne piosenki. Tak, są fajne te piosenki, fajnie się śpiewało je, fajnie się w ogóle tą książkę czytało, bardzo mi się ta książka spodobała. No, jest super. Można sobie wymyślać melodię do różnych piosenek na przykład, tak? No, różnie intonować, śpiewać. Nie ma pokazanych, tylko po prostu możesz sobie wymyślać. Dowolne nuty. Tak, jakie chcesz. Super, bardzo mi się to podoba, że jest to w taki sposób przedstawione dla dzieci. W taki bardzo prosty, czytelny, jasny sposób przedstawione są nieraz bardzo trudne do powiedzenia emocje, prawda? No, tutaj muszę się zgodzić. A jak podobają ci się ilustracje? Bardzo fajne są obrazki, są bardzo kolorowe. Są też duże, na całe strony, no nie? Tak, na całe strony. No i są bardzo pokolorowane całe. Tak, są bardzo kolorowe, są w ogóle bardzo ładne. A słuchaj, a powiedz mi, z tych wszystkich emolutków jest jakiś, który podobał ci się najbardziej, a który nie podobał ci się wcale? Najbardziej mi się podobał paskuda mi się najbardziej podobał. Paskuda ci się najbardziej. Pan paskuda. Czyli takie uczucie odrazy, tak? Tak, śmieszną mam miał piosenkę. Śmieszną piosenkę. A taki najbardziej, który ci się nie spodobał ze wszystkich? Może pan frasunek. Pan frasunek, czyli taki pan smuteczek. Tak. No tak, bo smucenie się to nie jest jakaś fajna rzecz. Nie, czasami też się smucę. No, czasami smutek jest potrzebny, ale nie zbyt długo. No nie, ale potem od razu się uspokajam. No i bardzo dobrze. Czy ta książka wytłumaczyła ci, czym są te emocje? Tak, wytłumaczyła mi i już zrozumiałam, co to w ogóle jest. No widzisz, ta książka pomaga rodzicom
przebrnąć przez trudne doświadczenie, jakim są nieraz emocje, które nie są zrozumiałe dla dzieci. A wydaje mi się, że ta książka idealnie się do tego nadaje i fajnie się przy niej bawiliśmy. No tak. To dziękuję ci bardzo.